Witajcie, jestem Marcin. Dzisiaj was oprowadzę po kółkach tematycznych w naszej szkole. Dzisiaj jestem aktualnie z głównym pomysłodawcą całych kółek. Dzień dobry, ja nazywam się Dominik Kozimor, chodzę teraz do klasy czwartej po gimnazjum informatycznej. Co Cię skłoniło, żeby stworzyć takie kółko i czemu akurat kółko azjatyckie? Nasza szkoła zawsze wyróżniała się tym, że była miejscem, w której uczniowie przychodzili nie tylko i wyłącznie po to, żeby się uczyć, ale też po to, żeby poznawać nowych ludzi, żeby się integrować, ale brakowało mi takiej przestrzeni, która nie skupiałaby się w ogóle na tej nauce, nie jakieś przerwy, tylko po prostu była miejscem, gdzie ludzie mogą się spotykać ze swoimi, z innymi ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania. Kółka zainteresowań to jest coś, co sprawia, że ludzie mogą poczuć się swobodnie, spotkać się po lekcjach i poznać masę osób z innych klas. W ten sposób się pointegrować. To sprawia, że szkoła jest czymś więcej niż tylko wyłącznie miejscem, gdzie się edukujemy. Czemu akurat kółka azjatyckie? No cóż, szczerze mówiąc to Japonią i innymi pokrewnymi tematami interesuję się praktycznie od pierwszej klasy gimnazjum. Na początku byłem typowym mangletem, jeżeli mam być szczery. Oglądałem tylko wyłącznie animce, ale powoli, kroczek po kroczku wkręciłem się w tematy związane z szerszą kulturą azjatycką. Teraz interesuję się takimi rzeczami jak mitologia, jak historia, kultura. Chciałbym, żeby kółko azjatyckie było właśnie taką przestrzenią, gdzie ludzie przychodzą nie tylko wyłącznie ze względu na to, że razem się interesują anime, ale też chcą poszerzać się i edukować w takich właśnie tematach. Dziękuję. Witajcie, jestem aktualnie z pomysłodawcą kółka tworzenia gier. Tak, tutaj Gracjan Karpiński tu w sumie... I Paweł Saltarius. Tak. Zadam kilka pytań. Oczywiście. Co Cię skłoniło, żeby stworzyć kółko tworzenia gier? No słuchajcie, w sumie taka moja pasja od dzieciństwa, bo w sumie jak tam 7-8 lat już miałem, to już jakieś takie pierwsze gry proste robiłem, dopiero w RPG Makerze. I tak samo Paweł, myślę, że tak samo pasja tworzenie gier. I tak w sumie stwierdziliśmy, że tych ludzi jest na pewno więcej i niektórzy potrafią to robić gry, a właśnie niektórzy by chcieli zrobić te gry, a nie potrafią, bo albo nie mają tyle samozaparcia, albo pomocy, żeby im ktoś mógł pomóc. Więc właśnie takie kółko, żebyśmy, ty tak jakby to powiedzieć, ci nerdowie, mogli sobie wspólnie siąść, popomagać, no i powymieniać jakimś pomysłem. Nie? Od kiedy się interesujesz grami ogólnie i tą całą stroną gier? Oj, to od bardzo dawna, tak jak już wspomniałem, od małego w sumie gram. 7-8 lat to była faktycznie moja pierwsza gra. Robiłem w RPG Makerze Wiedźmina, taką swoją wersję Wiedźmina, to chyba 8 lat miałem. Nawet na Facebooku jest dziś trailer, a tutaj Paweł, jak tam? Ja ogólnie no już też od bardzo dawna się zajmuję, w sensie powiem tak. Problem się u mnie pojawił taki, że ja zawsze się bałem ogólnie zacząć tworzyć gry, bo mi się wydawało, że to jest coś strasznie trudnego i jakby to powiedzieć, my też po to chcemy te kółko prowadzić, żeby pokazać po prostu innym, którzy też się tym interesują, ale żeby po prostu pokazać im, że to nie jest w sumie taka trudna rzecz, że można z tym zacząć na spokojnie, że to nie jest nic trudnego. Dziękuję. Jestem aktualnie z opiekunką samorządu uczniowskiego. Dzień dobry. Zadam kilka pytań. Jak się Pani ogólnie podoba idea takich kółek tematycznych na naszej auli? Idea podoba mi się bardzo. Fajne jest to, że uczniowie, że to są kółka takie uczeń dla ucznia, czyli prowadzą je uczniowie, bo myślę, że uczniowie bardziej wiedzą, czym się ich koledzy interesują niż my, starsi. A które Pani się najbardziej podoba kółko z tych, które są? Tu mam problem, bo generalnie uwielbiam muzykę jazzową. I bardzo lubię słuchać. Troszeczkę jeśli chodzi o sentyment, to kiedyś grałam w teatrze, więc kółko teatralne jak najbardziej. Jak byłam taka młoda jak wy, czyli już nie pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o gry planszowe, to wiadomo, że tutaj pani Adrianna Karwowska-Poleszek z matematykami raczej przoduje w tych planszówkach i to jest super. Bardzo interesujące jest tworzenie gier. Jeśli chodzi o Azję, to chyba tam spędziłam najlepsze wakacje swojego życia i to jest chyba jedyne miejsce, w które chciałabym wrócić. Dziękuję.
przedstawicielem Kuka Teatralnego. Dzień dobry wszystkim. Zadam kilka pytań. Co cię skłoniło, żeby stworzyć takie Kuka Teatralne? No to chęć promowania kultury w szkole przede wszystkim. Od kiedy się interesujesz teatrem? Od podstawówki. Hello there. Z panem Igorem Trzasko z zaprzednej szkoły w Chawiżowie. Dzień dobry. Zadam kilka pytań. Które kółko jest dla pana najlepsze, które no skradło pana serce? No ja lubię origami, to ja zrobiłem takie origami dla koleżanki Sandry Punkaduda, żeby była zadowolona. Jak się ogólnie podoba tutaj w Polsce i nasza szkoła szczególnie? Tak, ja jeździę do waszej szkoły już wiele lat, mam tu jakich kuzynów, kolegów, także mi jest zawsze miło, jak przyjadę. Cześć. Zadam kilka pytań. Od kiedy interesujesz się planszówkami? To by było jakoś od pierwszej klasy, konkretnie od pierwszej nocy gier planszowych. A co cię skłoniło, żeby stworzyć takie kółko planszówek? Więc ona mnie spytała, czy chciałbym, no i zrobiłem. W sumie dokładnie tak to wyglądało. Czyli spontaniczna decyzja, że tworzą się kółka i czy chciałbym koło planszowe. Pomyślałem, jasne, czemu nie. Dziękuję. No.